osadki wsi, z rezydencji białych dworków i chat. Myśmy wciąż do niepodległej wsi, szli z uporem ponad 200 lat. Sztandar, który Państwo przed chwilą zobaczyli, został przekazany do Muzeum Czynu Zbrojnego w Nowej Hucie. Pan Hubert Szarejko, który był w poczcie sztandarowym w środku. Z tym sztandarem, jako młody człowiek, poznał się już w latach 30. w swojej szkole powszechnej w Wołkowysku. Potem ten sztandar, po wkroczeniu armii sowieckiej na tereny Wołkowyska, został ukryty przez rodzinę pana Huberta, przez matkę Marię Szarejko. Cała rodzina została wysiedlona na Syberię i z tym sztandarem pojechano na Syberię. Z panem Hubertem Szarejko znamy się wiele lat. Swego czasu zobaczyłem sztandar u niego w domu. Porozumieliśmy się, że ten sztandar powinien być w muzeum, powinien być bardziej dostępny dla młodzieży. Do muzeum młodzież przychodzi, ogląda, zapoznaje się z eksponatami i powinna wiedzieć, skąd ten sztandar się wziął, jak został przechowany przez 6 lat na Syberii przez matkę Huberta. I Hubert wyraził zgodę, że faktycznie sztandar powinien być w muzeum. Przekroczyłem 80 lat i czas najwyższy było gdzieś go umieścić, ale przykro mi się przyznać, niewielu akurat miało ochotę ani też pomóc, ani też entuzjazmu żadnego nie przejawiali go pokazać. Stąd też, gdy obiecano mi, że muzeum przyjmie, z ogromną satysfakcją i szczęśliwie wypełniając jakby posłanie mojej mamy, oddałem ten sztandar. Już niebawem, 26 kwietnia, przypada 57. rocznica rozpoczęcia budowy huty. Była to największa powojenna inwestycja o kluczowym znaczeniu dla gospodarki. W szczytowym okresie, w latach 70. ubiegłego stulecia, huta średnio rocznie produkowała 6,5 miliona ton stali. Te zadania produkcyjne realizowała załoga, która w tych latach liczyła ponad 38 tysięcy pracowników. Na dziś huta imieniem Tadeusza Sędzimira, ale właścicielem jest Mittal, zatrudnia w tym oddziale 6 tysięcy ludzi. Przez ten okres kilkunastu lat przeszliśmy bardzo głęboką restrukturyzację. Dużo w tym zakładzie pracy zrobiono, z wielkimi problemami. Nawet, powiedzmy, do tyłu 5 lat temu było zagrożenie upadłością tego przedsiębiorstwa. Na dzień dzisiejszy stwierdzam, że nikt z tej huty nie odszedł na bruk, za przeproszeniem, jak się to mówi. Z tej huty odchodzili ludzie dobrowolnie, odchodzili ludzie, którzy uzyskiwali emerytury, renty, i odchodzili ludzie, którzy dostawali jednocześnie jakieś odprawy. Nie mogę z absolutną szczerością powiedzieć, czy ja zrobiłem dobrze, a ci, którzy zostali, zrobili źle, czy jest odwrotnie. Jest za krótko, to minęły dopiero 2 lata. Ja myślę, że gdzieś za 5, za 10 lat, jak będę widział to, co ja osiągnąłem, i będę mógł się przyglądać temu, co osiągnęli moi koledzy, moje koleżanki, ci, którzy zostali, którzy pracowali na podobnych warunkach jak ja, wtedy będzie można to ocenić. Ja dzisiaj mogę stwierdzić jedno, że jest spokój, jeśli chodzi o zagrożenia pensji, o to, że po prostu to przedsiębiorstwo jest coraz lepiej kierowane, coraz lepiej zarządzane, coraz lepsze ma wyniki, a z tym są związane to, że będą pracownicy bezpieczniej pracować i lepiej zarabiać. Mamy tu wielki cios mamuta z terenów Nowej Huty, wykopany. Nawet możemy powiedzieć, że to jest na terenie kombinatu metalurgicznego, głęboko pod obecną powierzchnią. Jesteśmy w Branicach, w nowej siedzibie oddziału nowohuckiego Krakowskiego Muzeum Archeologicznego. Nastąpiła przeprowadzka z osiedla Zielonego. Na Zielonym oddział miał bardzo trudne warunki, ponieważ praktycznie pracowaliśmy
w magazynach. Także oddział w Nowej Hucie po 50 latach pobytu na Osiedlu Zielonym wreszcie uzyskał godne warunki do pracy. Sama historia wykopalisk w Hucie to już w przyszłym roku będzie 100 lat, ponieważ w 1908 roku po raz pierwszy w celach archeologicznych wbito łopatę na kopcu Wandy. Wielkie prace wykopaliskowe w Nowej Hucie są związane oczywiście z budową kombinatu metalurgicznego i nowej dzielnicy Krakowa. Obszar Nowej Huty jest jednym z najlepiej przebadanych fragmentów Europy i naprawdę mamy się czym pochwalić. Mamy na terenie Nowej Huty pozostałości jednych z pierwszych w ogóle na ziemiach polskich osiedli rolniczych. Mamy sprzed mniej więcej 6000 lat jedne z najstarszych przedmiotów metalowych na ziemiach polskich. Są to wyroby miedziane. Mamy tutaj choćby Celtów. Celtowie przynoszą na nasze ziemie szereg nowinek technicznych, szereg wynalazków. Między innymi upowszechnili przedmioty wykonywane z żelaza, udoskonalone narzędzia rolnicze, toczyli naczynia na kole, wypalali je w piecach takich specjalnych. Kopię, którego takiego pieca zbudowaliśmy tutaj w Branicach i nawet wypalaliśmy w nim ceramikę.